Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek, piękny dzień, jest mrozik, a Wenus jedzie sobie po papier toaletowy. No. Słuchajcie, na dziś przygotowałam taki właśnie ciekawy, myślę, film dla może osób, które są na Islandii bardziej, ale może inne też to zainteresuje. Otóż film jest dziś pod kątem chorób najróżniejszych, co zrobić w momencie, kiedy zachorujemy. I to nie zachorujemy na grypę, tylko zachorujemy na dłużej, na chorobę przewlekłą. I ja tutaj właśnie mam doświadczenie w tej dziedzinie, dość dobre, ale jednak przepisy się pozmieniały na przestrzeni lat, więc ja wszystkiego też aż tak nie wiem. Więc w związku z tym, żeby wstępnie zacząć, zadzwoniłam do związków zawodowych Eplink i tam się dowiedziałam ciekawych rzeczy. Przede wszystkim dowiedziałam się tego, że dziś w Eplingu prawie w każdym dziale pracuje Polka. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie pracy, czy pracodawców, czy wypłat, możecie jak najbardziej swobodnie zadzwonić sobie do Eplingu i uzyskać informacje w języku polskim. No ale przechodząc już do tematu dzisiejszego filmu, opowiem Wam przykład osoby, na przykład, która pracuje, a nagle okazuje się, że jest chora. I co ona robi? Słuchajcie, jeżeli pracuje w sektorze prywatnym, czyli dla prywatnego pracodawcy, ma troszeczkę inne prawa w Eplingu, jeżeli pracuje dla miasta, dajmy na to, dla Reykjaviku Borg. Osoby pracujące dla miasta mają dlatego trochę inne prawa, gdyż mają troszeczkę więcej dni chorobowych, a później końcem końców, w momencie, kiedy te dni potrzebne są w skali miesięcy, ich jest mniej. Także tu jest ta różnica. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że jeżeli zaczynamy pracować, przez pierwsze 12 miesięcy naliczane są nam dni chorobowe, 2 dni na każdy miesiąc. Czyli w ciągu roku mamy tych dni 24. Więc jeśli ktoś pracuje 2 miesiące i nagle zachorował, to ma tylko 4 dni chorobowe. No i niestety tak to wygląda. Co jest dalej z tymi dniami, to ja nie wiem. Prawdopodobnie nie są płacone, ale tu się nie dowiadywałam, także nie mam pojęcia. Nie będę wprowadzać Was w błąd. Następnie dowiedziałam się, że po jednym roku przepracowanym u tego samego pracodawcy mamy 1 miesiąc już takich dni chorobowych. Po 2 latach odpowiednio mamy 2 miesiące, po 3 latach odpowiednio mamy 3 miesiące i dochodzimy do 5 lat i po 5 latach mamy 4 miesiące chorobowe. Znaczy to, że pracodawca zobowiązany jest nam wypłacać wypłatę. Właśnie nie wiem, czy jest jakiś procent tej wypłaty, czy cała wypłata, ale pracodawca ma nam płacić, jeżeli pracujemy 5 lat w danym zakładzie pracy, 4 miesiące on musi nam płacić. I odpowiednio miesiąc pracowaliśmy, rok pracowaliśmy, miesiąc będzie nam on płacił. I co się dzieje właśnie później? Czasami jest tak, że ludzie niestety chorują dłużej i dajmy na to jakieś bardzo poważne złamanie, które się nie goi, czy ktoś choroby serca ma, no wiecie, no najróżniejsze takie poważne choroby, czy nawet rak. Właśnie rak, z którym ja dużo, wiecie, przerobiłam w związku z chorobą mojej mamy, dużo się też dowiedziałam, dużo rzeczy było, że tak powiem, niedostępne, to się gdzieś trzeba było dowiadywać, ale o tym Wam opowiem też, więc się nie martwcie. Jak nie dziś, to innym razem, ale to też jest w planach. W każdym razie później idziemy do właśnie związków zawodowych swoich, obojętnie jakich, ponieważ związki zawodowe, jest ich dużo na Islandii, trzeba wiedzieć, w których związkach zawodowych się jest i odpowiednio do tych związków zawodowych pójść. I nie każde związki zawodowe mają takie same przepisy, jak w tej chwili Wam mówię, tutaj ma Eplink. Więc później mamy coś takiego, co się nazywa fundusz chorobowy. Fundusz chorobowy w sektorze prywatnym jest nawet do 6 miesięcy, a w państwowym, czyli właśnie typu Reykjavik Borg, jest to 3 miesiące, ale tak jak mówiłam wcześniej, mają więcej dni chorobowych. No i wówczas Eplink płaci nam bodajże 80% wypłaty
którą pracodawca nam płacił, to mamy powiedzmy do 6 miesięcy. To oczywiście będzie tam, wiadomo, ustalone przez Appling ile, bo prawdopodobnie jest to zależne od czasu, jak długo pracujemy u danego pracodawcy. No dobrze. Co się dzieje później? No właśnie, później związki zawodowe już niestety przestają nam płacić. Jest coś takiego jak siukradak peninga. Tutaj ja Wam powiem, że ja się za bardzo o tym nie dowiedziałam, jak to działa. Są to bardzo małe pieniążki, płacone też przez jakiś czas, ale one naprawdę bardzo małe są. Płaciło to bodajże, no, siukratrykinga, czyli ubezpieczenie nasze zdrowotne, tutaj płaciło. To jest jedna rzecz, ale w momencie, kiedy my już wiemy, że chcemy wrócić do pracy lub do tej pracy nie możemy wrócić z jakichś przyczyn właśnie chorobowych, mamy już tutaj dwie opcje. Mamy opcję, pierwsza to jest pójście do lekarza i lekarz zadecyduje, czy idziemy na rentę chorobową, to się nazywa na ororku mat, czyli na komisję lekarską, żeby być na rencie, tak jak Wenus, czy nasz stan zdrowia jest na tyle dobry, że lekarz stwierdzi, aha, ty się może jeszcze nadajesz do pracy, to pójdziesz na rentę, jak ona się zaraz Wam powiem, nazywa, renta rehabilitacyjna, właśnie, renta rehabilitacyjna, co po islandzku nazywa się Endurhreyfinga livery, tak się to nazywa. Obie płacone są przez Trykkinga Stopnun, czyli przez właśnie taki nasz ZUS tutaj. I na Endurhreyfinga livery mamy pieniążki podobne chyba do renty. Nie jestem pewna, ile tego jest. No może być, że jest mniej oczywiście. Nie mamy takich plusów, jak bycie na rencie, jakiś dodatku do mieszkania z Trykkinga Stowy, prawda? Nie wiem. Ja Wam powiem, że tutaj nie wiem. Na pewno nie mamy karty inwalidy i przez to nie mamy też wszystkich zniżek. To nas do tego nie uprawnia, ale jesteśmy na takiej rencie rehabilitacyjnej, która jest jakoś tam czasowo wymierzona na jakiś okres czasu i jeżeli nasze zdrowie nie poprawi się na tej rencie, wówczas możemy dalej kierować się na rentę zwykłą, ogólną. I tak to wygląda, ale chcę Wam właśnie dziś opowiedzieć taki przykład osoby, która jakiś czas temu do mnie napisała i nie będę wchodzić w szczegóły, ponieważ Islandia jest bardzo mała, więc nie chcę tutaj mówić kto ani jak dokładnie to było, ale powiem Wam właśnie na przykładzie mojej mamy, tylko że moja mama już była na rencie, więc to troszeczkę inaczej wyglądało. Tu mam przykład osoby, która zachorowała na raka i pracowała. Się okazuje, że będąc tu już później na Islandii, osoba ta nie wiedziała, jakie prawa jej się tutaj należą, co się należy, jak to wszystko zrobić, słuchajcie. I tak, i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, dlatego że my często zostajemy, że tak powiem, sami. Tak naprawdę nikt nam nic nie powie, nikt nic nie doradzi, bo albo nie wiedzą, albo nie chcą powiedzieć. I może to być taki ciężki czas, gdzie jeszcze ta choroba, to wszystko myślimy o tym i nie wiemy, co nam się należy. Powiem Wam tak, ogólnie należą nam się zawsze dotacja do mieszkania, która jest z miejsca Husbot. I to jest ogólna dotacja do mieszkania dla każdego. Nie każdy ją dostanie, bo to jest liczone od zarobków, ilości mieszkańców w danym mieszkaniu. Także jeśli macie kogoś, kolegę, z którym mieszkacie, nie dostaniecie takiej dotacji, dlatego że liczą zarobki wszystkich osób zameldowanych w danym mieszkaniu. Więc szczerze, warto po prostu być zameldowanym samemu. Później właśnie, będąc w takiej sytuacji, zawsze warto zgłosić się do Urzędu Socjalnego, dlatego że będąc na właśnie takich malutkich pieniążkach, może się okazać, że nie przekraczamy minimum socjalnego, który nie wiem, ile jest w 2021, podejrzewam, że to jest jak zwykle bardzo mało i może nawet nie jest 200 tysięcy koron islandzkich. Nie mam takich danych w ogóle, ale już będąc, pobierając te pieniążki socjalne, możemy też dostać jakby dofinansowanie do tego, że mamy kontrakt na mieszkanie,
Kiedyś to było około 20 tysięcy koron, także troszeczkę więcej oni za to płacili, że osoba dana miała mieszkanie. I słuchajcie, i tak jadę i myślę, i w ogóle pojechałam nie tą drogą, co trzeba, się zakręciłam jak zawsze, ale to nic, ja sobie tutaj to inną drogą pojadę. Piękne słońce, jak widzicie, dzisiaj jest, także bardzo fajnie. No więc wracając dalej do tych wszystkich chorób. Jeżeli już wiecie, że po prostu wasz stan zdrowia jest tak potworny, tak jak kiedyś do mnie zadzwoniła osoba po operacji kręgosłupa i się pytała, jak ona może iść do pracy, nie wiedząc w ogóle, że może zgłosić się na rentę, gdzie tutaj definitywnie widać było, że przypadek jest po prostu paskudny, to ja wam powiem, że jeżeli pójdziecie na rentę, to musicie, chcecie iść na rentę, to pierwszym krokiem jest pójście do swojego lekarza domowego, do domowego, warto mieć lekarza domowego, powiedzenie jemu, żeby wysłał po prostu do Trykinga Stopnun na ORORKUMAT i raz w roku macie prawo tego żądać. Czekanie na komisję lekarską jest to do 2 miesięcy, było zawsze do około 8 tygodni. Wówczas spotkacie się z lekarzem, który was będzie oceniał, a później to wszystko idzie do następnego lekarza, którego już nie widzicie, i lekarz ten będzie decydował już, czy macie tą samochodzik jest zatankowany. Słuchajcie, najważniejsza rzecz jest zrobiona. I teraz można sobie pojechać dalej na shoppingi, zobaczyć wszystko. Po coś miałam jechać do Ikei, ale nie wiem po co, więc wchodzić nie będę, bo znowu wydam. Ale mi nie jest nic potrzebne w tej Ikei. Chciałam kupić ziemię, ale ziemię już kupiłam. Chyba że właściwie w sumie bym mogła dokupić ziemię, bo mi troszeczkę po prostu zabrakło. Ale innym razem. Słuchajcie, mam tak już brudny samochód, że... No już tak brudny jest, że po prostu ja słabo widzę w szybach. W szybach, ponieważ jest słońce, odbija się. No dobrze, chciałam wam powiedzieć, że na ten filmik to będzie koniec, dlatego że on się już zrobił dość długi i nie wszystkich ten temat interesuje. Jeśli macie po prostu pytania, nie wiecie czegoś, napiszcie w komentarzu pod filmem, widzicie, ja mu wgasł, a on zgasł. Napiszcie mi w komentarzu pod filmem, co po prostu byście chcieli, o czym porozmawiać, znaczy powiedzieć, Boże, o czym mam wam tutaj odpowiedzieć. Spróbuję wam odpowiedzieć, aczkolwiek mówię, ja nie jestem żadnym omnibusem, który wszystkie przepisy, wszystko zna na Islandii. Znam ich dość dużo, dlatego że sama walczyłam z tym systemem socjalnym, słuchajcie, no ja cały czas z nim walczę, 14 lat już. I jest to na tyle długo, żeby troszeczkę się zapoznać. Też wiedzieć o tym, że jeżeli pójdziecie do takiego miejsca, gdzie należy nawet wam się tłumacz, musicie wiedzieć jedno, że tłumacze są odpowiednio przeszkoleni, żeby nie udzielać istotnych informacji dla ludzi, którzy mogą po prostu... No, którym się należy ta pomoc, informacja, gdzie mają pójść, co im się należy, jakie dotacje, jakie dofinansowania i tak dalej. Oni specjalnie są w tym kierunku właśnie szkoleni, żeby nie udzielali informacji, chyba że ktoś sam spyta się. Także wiecie, no warto zawsze wiedzieć i dużo ludzi ma z tym problem. A wiecie skąd to wiem? Wiem to, bo nie mogę powiedzieć kto, ale jedna tłumaczka, która jest... No, bardzo długo tu tłumaczy, bardzo długo tu mieszka. I po prostu osoba, która tłumaczy mi to, powiedziała, że właśnie faktycznie takie coś jest, że oni mają nie mówić ludziom, dopóki ludzie się o coś nie spytają. Także wiele osób właśnie się z tym spotkało. I tak, to byłoby na tyle. Ja idę po mój papier toaletowy, żeby mi nie zabrakło. Tak, i miłego dnia wam życzę. Subskrybujcie oczywiście kanał. I bardzo mi miło. Piszcie komentarze. Także na razie, trzymajcie się. Cześć.